Turbo Jaro. To ja! Turbo Kozak. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Polsce coraz bliżej, a zatem czas sprawdzić kolejnego reprezentanta Bejneki Under 21. Przed Państwem Jarosław Niezgoda, Ruch Chorzów. Witam Cię, Jarku. Witam serdecznie. Jarku, jeśli chodzi o nas, to jest zgoda na dobry wynik. Jeżeli chodzi o mnie, również. Naprawdę? Naprawdę? Tak. To się z tego cieszymy, Gabor troszkę mniej pewnie. Przejdźmy od słów do czynów. Drogi Jarosław, konkurencje są Ci znane. Tak, zdarza mi się oglądać, także wiem, o co chodzi. Zdarza się oglądać każdy odcinek, mam nadzieję. Tak, dokładnie. Brawo, powodzenia. Już zaczął? Powiem tak, Grzegorz, zaczął i skończył. Nie za to jest punktów? 7. Grzegorz? Prawa, lewa, to zostaje mu tylko podcinka. Zostaje mu tylko... Jak złapie podcinkę, to wiadomo, gdzie łapie. Grzegorz, powiem ci... Nic ci nie powiem. W Ruchu Chorzów strzelasz? Byłem wyznaczony. Kiedy? Na termalikę, ale nie było akurat. To tak jest sygnał. O, radisty, ja jestem drugi. Jak go nie ma, to ja. Ja cię teraz wyznaczam. Ajajajaj. Dobrze szedł. Muszę ci, Jarku, przyznać, że Gabor zawsze jak jedzie na odcinek, to ogląda w YouTubie rzuty karne. A moich nie było. Do dzisiaj szukam. Nie było. Nie znalazł moich. Z tym jest problem. No i to nie. Widać przy obronach. Ale znowu dobrze idzie, nie? Ajajaj. Na szczęście jest karny w ciemno, w którym od siebie dodam bardzo dużo. Królestwo niebieskie. Dokładnie. Niech się dzieje. Wola nie. Idziesz na całość, widzę. Nie no, już nie widzę. To mi się podoba. Uj. Chyba obok, nie? Nie. Nad ladą? No, pod. Rozumiem, że już za chwilę powrót do Warszawy. No takie są plany. Takie są plany? Ale najpierw utrzymanie ruchem. Brawo, ale z tego co wiem, no Legia bardzo czeka na bramkę strzelnego napastnika, bo tam są, no z tym nie lada problemy, wiesz? Obserwuję. Obserwujesz? Zdarza mi się. Także widzę. Mam nadzieję, że jak wrócę, to już nie będzie miał tych problemów. Kontrakt do kiedy jest podpisany z Legią? Jeszcze 3 lata bodajże, w czerwcu. Mieszkanie? Jeszcze w czerwcu. Czas twoje? Nie, wynajmowałem, także trzeba będzie na nowo wynajmować. Ja mieszkam na pozostałości. Ja mieszkam na Mokotowie, więc serdecznie... To wiem, gdzie... Jakbym nie trafił z żadnej, to trafi za mnie. I doliczymy. Punkty tobie? Tak. Jest to możliwe? Ale nie wiem, bo przed chwilą brzydko powiedziałeś o Mokotowie. Będziesz mieszkał ze mną wtedy? Około mnie? Tak, zastanowię się już teraz. Dobra. Spróbujmy. I w poprzeczka. Ale wraca. Jarku? Spróbujmy. Super, poprzeczka. A może by tak nie wyobrażowanie? I co, drogi Jarosławie, znowu wszystko na moich barkach? Na twoich barkach, musisz to pociągnąć. Całe życie. Czy nie musisz, no ale no, bardzo bym cię prosił. Jak chcesz. Punkt na pewno mi się przydarzy. Czyli honory. Czekaj, bo ty nie glidam jeszcze w gwizdę, nie glidam jeszcze w... Niech się dzieje. Ach, to położona. No to jest jakaś choroba. Choroba, on słupki, ja... Powiem ci straszny. A, dzieje się, nie? Cicha. Dzieje się. No panowie, no. Zobacz. O nie, mów. Oszałamiający dobrze. Rób swoje. I nawet wiatr się zerwał. Ale chyba nie przy tej dokrętce. Tak blisko jak ja. Czeki chłopaki. Nie no, tu nie było nigdy, nie? No tak, na różnym pierwszy raz. Tutaj nie stałem, nie? Jarek, coś czuję, że bez nich lepiej. Oba! Mówiłem! Dzięki. Idźcie. Jeszcze dwie, Jarek, jeszcze dwie. I możemy spokojnie iść dalej. Oczywiście, widzę. O, powiem ci!
Jest całkiem dobrze, nie? 2 na 3. 2 na 3. Pierwszy był taki wstępny, wiesz, jeszcze noga niewyważona. Noga niewyważona. Poprzeczki, tak? Trzeba próbować. Ale to wszystko, wiesz... Praktykane mam, nie? Oglądałem. Szalik. Nie płacimy za szalik. Za to będziemy płacić. Punktowane. Jeszcze. A ładnie, i dobitka. No dawaj, dobitka, poprzeczkę z k***kę. No i kurde. Presja, presja, żarła. Dawno nie kopałem takiej odległości. Prawą nogą, więc głosi. Loteria. Loteria? Nie wiem, czego się spodziewać. Nie wiem, czego się spodziewać. Życzę szóstki. A tego się nie spodziewałem. No, spodki, że ty tak naprawdę jesteś obu noży, tak? No, głównie prawą. Głównie, ale lewą mam... Aż 10 bramek w lidze, ile lewą? 9. Dziękuję. Co ty masz tak do słupków ty ciągnie? Co ty masz? Jeszcze jedno. Widzę, że ciągnie cię Jarek do słupków, czyli powinno cię w zasadzie ciągnąć pora. Tak. Gabor łap. No! To jest to. Tego, czego szukamy? Ty sobie sam rozumiesz, ty sobie swój program i teraz z lewej sobie uderzysz. Tak, dokładnie. Dobrze. Bo jest troszkę mocniejsza i... Jaro, nie! To może się udać. Dopingujemy bardzo, widzę. To nie to! Prawa była lepsza. Która jest mocniejsza? Lewa, która jest mocniejsza? Którą masz dżunglować? Ja sam nie wiem, ale spróbuj, ja sam nie wiem. 3, 2, 1. Dzięki, że przybyliście. O kurczę, ciężkie to było. Ciężkie to było. Czy kiedykolwiek próbowałeś tej konkurencji? Nie zdarzyło się. Tak, ja się cieszę. Tak, szybki kółeczek, 3! Druszona, obojętnie, druszona, obojętnie. Strat słońca. I raz, szybciej, idej! Zgoda na szybszy bieg! 11! 15! Poszedł! Nie poszedł! Bazylkę! Pernie Jarku! Jak tam Jarku! Nie rezygnuj! Tak się władza! 50%! 53! 24 w sobotę! O kurczę! Ciężkie ćwiczenie! Nie ma dramatu. Jest całkiem nieźle. Ile dokładnie tych punktów? Jest tak, na pierwszy rzut oka wygląda, że jesteś bardzo blisko Jakuba Araka, swojego klubowego kolegi. Blisko to znaczy nie troszkę niż. No może być punkt 2 do kierunku. Bardzo mi zależy, żeby go wyprzeć. Naprawdę? Tak. Chcesz mówić dodatkowo? Cokolwiek. Masz kwestię? Nie. Chcę wrócić. Pójdzie? Na punkty? Tak, żeby przejść, a jeden punkt. Punkta go mogę przejść. Szybko, tak? Dobra. Przeszło? W zasadzie... Pacjent. Tak się wyprzedza kolego kolegę z... Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu na końcu musimy przeprosić kółkę, nie? Przepraszam, byłem lepszy, tak? Dokładnie, takie rzeczy się wrzucą. Jarosław, niezgoda, ruch, chorzy. Euro coraz bliżej, euro coraz bliżej. Podobno bilety wytrzyma. Załatwię ci. Kuba, teraz nam wszystko było ustalone. Serdecznie pozdrawiam. Wielkie.